Kolejna grupa zadań. W poprzednim, kończąc, troszeczkę się pomyliłem, za mało ich nagrałem, bo tu już pewnie każdy zauważył, że w sumie ma być 32 zadania, ja nagrałem tylko 12 i powiedziałem, że połowa. Niedobrze ze mną i niedobrze, więc teraz za karę będę w tym filmie musiał więcej nagrać. Nie 12, ale 16 plus blokujące 4. Nic to, do roboty. Pierwsze z tej pozostałej grupy. 4x równe minus 32, czyli musimy się pozbyć tego mnożenia przez 4. Jak pozbywamy się mnożenia przez 4? Oczywiście dzieląc obie strony przez 4. No to dzielimy 4x podzielić przez 4 po lewej i minus 32 dzielone przez 4 po prawej. Tu nam się elegancko czwórka znosi, zostaje x. Tu mamy wynik ujemny, no bo jest minus 32. 32 przez 4, kto pamięta tabliczkę mnożenia, że to jest 8? No myślę, że wszyscy, czyli x równe minus 8. Następny przypadek, proszę bardzo. O, jaka prościzna. Tu się musimy pozbyć minus 5, czyli do obu stron dodamy 5. No to dodajemy. Rozpisujemy sobie wszystko elegancko, no może nie tak brzydko. Ta piątka jest fatalnie napisana. Jeszcze raz ją ładnie napiszmy. Dobrze, o właśnie. Po lewej stronie dodałem 5 i po prawej stronie też dodaję 5. Po lewej 5 się znosi, zostaje nam x. Minus 8 plus 5, kto pamięta ile? Minus 3, oczywiście. Następny przykład. Tu się musimy pozbyć plus 3, odejmując 3 od każdej strony. Czyli po prawej stronie, po lewej stronie odejmujemy i po prawej stronie też odejmujemy 3. Po lewej trójeczka się ładnie zniosła, a po prawej minus 9 minus 3 to jest minus 12. Mam nadzieję, że każdy wie dlaczego. Kto nie do końca wie skąd to się wzięło, o to, to niech sobie przypomni lekcję o czym? O liczbach całkowitych. Idziemy dalej. X dzielone przez minus 7, no bo kreska ułamkowa to dzielenie, pamiętamy to o tym już doskonale. Skoro dzielimy przez minus 7, no to my musimy pomnożyć obie strony przez minus 7, żeby się od tej części pozbyć. No to mnożymy. Minus 7 razy x dzielone przez minus 7 po lewej stronie i minus 7 razy 4. Bohatersko skreślamy po lewej minus 7, ono się znosi, skraca się, a po prawej minus 7 razy 4 to jest minus 28. Następny przypadek. X minus 15. To nam przeszkadza, no to to samo do obu stron, czyli plus 15 sobie dodajemy. Po lewej stronie dodajemy, o, już tym razem piątka mi jako tako wyszła. I po prawej stronie dodajemy. Po lewej się znoszę, znosi 15, zostaje nam x. A po prawej minus 22 plus 15 to jest minus, fiku miku, 7. Znowu ta sama uwaga. Kto nie do końca rozumie o tego działania, niech sobie lekcję o liczbach całkowitych przypomni. Dalej. X dzielone przez minus 12, czyli dzielenia przez minus 12, pozbywamy się mnożąc obie strony przez minus 12. Mnożymy lewą stronę przez minus 12 i mnożymy prawą stronę przez minus 12. Jakaś duża, brzydka liczba wyjdzie. Po lewej stronie się skraca, zostaje nam x, a po prawej minus razy plus, czyli liczba będzie dodatnia. Ile to jest 12 razy 11? No, kalkulatory w ruch i wychodzi nam 132, czyli minus 132. O tych kalkulatorach to był taki dowcip. Mam nadzieję, że każdy to potrafi sam wykonać. No a ja już zrobiłem w tym wypadku to za Was. Kolejny przykład. Naprzód. X minus 17. Pozbywamy się tej części, czyli odejmowania 17, dodając 17 do obu stron. Czyli mamy x minus 17, dodać 17 po lewej i 19, o, dodać 17 po prawej. Po lewej nam się ładnie zniosło, zostało nam x. Po prawej stronie 19 dodać 17 to jest ile? 36. To jest nasze rozwiązanie. Następny przypadek, bardzo proszę. Pozbywamy się dodawania 12, odejmując 12 od obu stron. Lewa strona odejmuje 12
I prawa strona odejmuje 12, po lewej się zniosło i został nam x, a po prawej minus 24 minus 12 to jest minus 36. Kolejny przykład. 21x równe minus 105, czyli 21 razy x, czyli mnożenia przez 21 się musimy pozbyć. Jak? Dzieląc sobie strony przez 21. Dzielmy. Dzielnie dzielmy. 21x przez 21 i minus 105 przez 21. Po lewej stronie 21 się skraca i zostaje nam sam x. Minus 105 przez 21. Wynik będzie ujemny, bo liczbę ujemną przez dodatnią dzielimy. A ileż to będzie? 105 przez 21? 5. Radzę sprawdzić, bo może się pomyliłem. Wiecie, że czasami się mylę. Nikt nie jest Duchem Świętym. Ludzie się mylą. A drugi raz tego samego filmu, jak się raz pomylę w półgodzinnym nagraniu, to mi się nie chce nagrywać, bo trochę leniwy jestem, jak widać. Idziemy dalej. 22 przykład. Tutaj się pozbywamy dodawania 9, odejmując 9 od obu stron. Od lewej odejmuję 9 i od prawej odejmuję 9. Po lewej stronie ładnie zostaje x. A po prawej ile nam zostaje? 25 odjąć 9 to jest 16. Kolejny przykład. X dzielone przez minus 6. No to obie strony mnożymy przez minus 6. Mnóżmy. Ale się nagadam, tyle tych przykładów, a nie podzieliłem rozsądnie na dwie grupy i teraz mam tyle gadania. Minus 6 razy minus 15. Po lewej stronie się minus 6 skraca, zostaje nam x. Po prawej mamy minus razy minus, czyli będzie wynik dodatni. 6 razy 15. No kto pamięta jak pamięci? Rozłóżmy sobie 15 na 10 i 5, będzie nam łatwiej. 6 razy 10, 60, 6 razy 5, 30, 60 i 30, 90. Duża liczba. Następny przykład. Minus 16 razy x. Tego mnożenia się pozbywamy. Jak? Dzieląc obie strony przez minus 16. Dzielmy. Dzielnie dzielimy. I tu już wiemy, że nam po lewej stronie zostanie sam x. Mamy 112 podzielić przez minus 16. Tu się minus 16 skróciło. Po prawej stronie wynik jest ujemny. Czemu? Bo liczba dodatnia przez ujemną, więc już możemy sobie minus wpisać. 112 przez 16 równe 7. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na kalkulatorze. Chyba się tu nie pomyliłem. Taką mam cichą nadzieję. Następny przykład. Teraz zobacz zestaw przykładów, gdzie x się pojawił po prawej stronie, ale jak pamiętasz z lekcji, to nie ma znaczenia. To samo, co robiliśmy po lewej, teraz będziemy robili po prawej, po prostu. Tym razem będziemy chcieli, żeby x po prawej został, więc się pozbywamy tego, co mu towarzyszy. Tym razem towarzyszy mu minus 4. Żeby się minus 4 pozbyć, co robimy? Do obu stron dodajemy 4. Czyli do lewej dodajemy 4, ale brzydka ta trójka. Czwórka, jeszcze raz ją. Już trochę lepiej. I do prawej też dodamy sobie 4. Po prawej czwórki się znoszą, zostaje x. Po lewej 8 dodać 4, 12. Wynik gotów. Następny przykład. No przewijaj się. Tu się chcemy pozbyć minus 15. Dodając 15 do obu stron. Do lewej dodajmy sobie 15. I do prawej dodajmy sobie 15. Minus 1 plus 15, 14. A po prawej x, bo 15 się zniosły. Rozwiązanie gotowe. 7 równe x dzielone przez minus 12. Skoro tu mamy dzielenie przez minus 12, to my obie strony będziemy mnożyć przez minus 12. Mnóżmy. Minus 12 razy 7. Minus 12 razy x dzielone przez minus 12. Ciach, ciach. A jakże? Dlaczego nie ciach, ciach? W końcu to jest bardzo dobre. Można jeszcze raz. Ciach i ciach, czyli podwójne ciach, ciach. Można by to jakoś nazwać łubudu, ale nie. Łubudu jest zbyt brutalne. Zostaje ciach, ciach. I tu po lewej, po prawej został x. Minus 12 razy 7. Ujemna razy dodatnia, czyli wynik i będzie ujemny.
7 razy 12 to jest 84 i to jest nasz wynik. Jedziemy dalej. Ło, jaka duża liczba, nieładnie. Minus 165 równa się 15 razy x. Mnożenie przez 15, czyli trzeba obie strony podzielić przez 15. Dzielmy. Lewą stronę dzielę przez 15 i prawą stronę też dzielę przez 15. Tu łatwiej, bo się skraca, zostaje x. Po lewej mamy liczba ujemna dzielona przez dodatnią, więc wynik będzie ujemny. To już wiemy. 165 na 15. Kto nie wierzy, niech sprawdzi, że to jest 11. Mamy wynik. Jeszcze 4 przykłady. Minus 9 równe x przez minus 6. Musimy się pozbyć dzielenia przez minus 6, więc mnożymy przez minus 6 obie strony. Minus 6 razy minus 9, minus 6 razy x dzielone przez minus 6. Tu się skraca, zostaje x po prawej. Po lewej liczba ujemna razy liczba ujemna, więc wynik będzie dodatni. 6 razy 9, 54, to już nawet przedszkolak powinien wiedzieć. Jedziemy dalej. Choć jak wiecie, ja się czasami na tabliczce mnożenia potrafię pomylić. No ale to z przejęcia, że was uczę. 96 równe minus 8 razy x. Musimy się pozbyć mnożenia przez minus 8, dzieląc przez minus 8 obie strony. Dzielmy 96 podzielić przez minus 8. Minus 8x podzielić przez minus 8. Się skróciło minus 8, po prawej zostało x. Po lewej wynik ujemny, bo dodatnia przez ujemną to jest wynik ujemny. I 96 podzielić na 8, ileż to będzie? To będzie 12. Przedostatni przykład. Co musimy zrobić? Pozbyć się tego minus 11. Jak? Dodając 11 do obu stron. Dodajmy zatem do prawej strony, ale pisania, tyle cyferek i literka, nawet jedna jest. O, proszę bardzo, już dzięki temu po prawej został mi x, a po lewej minus 15 plus 11 to jest minus 4. I ostatni przykład, bohatersko do końca żeśmy dobrnęli. Uuu, jaki prościusieńki, jak to miło. Tak na koniec, odrobina odpoczynku. Musimy się pozbyć minus 10, dodając oczywiście 10 do obu stron. 20 dodać 10 po lewej i po prawej zostanie nam x, a po lewej 30. Ładny, lekki i przyjemny przykład na koniec. Ale zwróć uwagę, tak na do widzenia, bo tu już kończymy, z tą grupą zadań, bo jeszcze jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset do zrobienia następnych. Natomiast zwróć uwagę, ja wszędzie piszę tu po prawej stronie za kreską, co będę robił. Mógłbym to oczywiście spokojnie robić w głowie. Nie robię po pierwsze po to, żebyś widział bądź widziała. Po drugie, żeby jeszcze raz Cię przekonać do tego, pisz. Czy jesteś w podstawówce, czy w gimnazjum, czy w liceum, pisz. Bo człowiek jest wzrokowcem. Jak widzi, to wtedy się rzadziej myli. Nie jest nieomylny, ale rzadziej się myli. Jak zaczyna coś robić w głowie, no to się cała zabawa sypie. No dobra, grupę zadań tą mamy skończoną. Możesz przejść do następnej oczywiście. Ona będzie poświęcona zadaniom oczywiście tego samego typu, czyli równaniom, ale tym razem z ułamkami. Bo tam są czasami pewne hece, więc trzeba troszeczkę z tymi ułamkami też się pomęczyć. Do zobaczenia, raczej do usłyszenia.